Dobra, słuchajcie, prosta sprawa bez pierdolenia. Klasyczna scena. Ty jesteś hydraulikiem, przychodzisz, robisz jej minetę, potem ona robi ci loda, potem 69, klasyczny seks, spuszczasz się jej na plecy, pół godzinki, mamy scenę. Dobra, podpinamy dźwięk, robimy. Czekaj. Dlaczego ja mam być znowu hydraulikiem? Rupert, ostatnia scena dzisiaj. Zróbmy to. Czekaj, Gabi, myśmy gadali o tym, nie uważasz, że to jest banalne? Ten to jest płaska postać. Tych hydraulików było już po kokardę. No, dlaczego ja nie mogę zagrać kogoś innego? Jakiejś bardziej skomplikowanej postaci, jakiejś osobowości pokręconej. Nie wiem, może jakiegoś weterana. O, gościu wraca z wojny, ma traumę, tak? Ten seks jest dla niego jakimś substytutem braku bliskości, jakimś rzacem. Rupert, wyobraź sobie, że ten hydraulik wrócił z wojny i ma jakąś traumę. Pokaż to swoją grą. Reszta bez zmian. Nie, Waldek, ja hydraulika nie zagram. Absolutnie, mam już dosyć tych papierowych, jednowymiarowych postaci. Ja chcę zagrać, ja chcę w końcu coś zagrać, coś poważnie, coś na serio. O, może ja bym się popłakał na koniec. Rupert, kogo chciałbyś zagrać? No, tak, najchętniej to bym zagrał jakąś historyczną postać, nie wiem, może Kopernika. Okej, Rupert, jesteś Kopernik. Nawet możesz się popłakać, jak się będziesz spuszczał. Okej? Okej. Kopernika zagram. Dobra, wszyscy na miejsca, naprawdę, róbmy to. Nie, chwileczkę. Ja też mam pewne zastrzeżenia co do mojej roli. Dlaczego ja mam zawsze grać kurę domową, która nie robi nic innego, tylko zdradza męża, tak? Może ja też bym chciała zagrać porządną bizneswoman, która zarabia i osiąga sukces w życiu i to ona... To ona wykorzystuje mężczyzn ku swojej uciesze. W ogóle dlaczego on się na mnie spuszcza, a nie ja na niego? No Gabi, przecież nie masz fiuta. Tak, nie mam, ale mogłabym znaleźć jakiś zamiennik fallusa. Nie wiem, na przykład... Mogłabym na niego naszczać. O, super. Okej, to zróbmy tak. On się na ciebie spuszcza, tak. Potem ty na niego naszczasz. Tak. Czyli ty jesteś bizneswoman. Jestem. Ty jesteś Kopernik. Tak. Kurwa, róbmy to! Naprawdę, na miejsca i akcja! Tak. Widzisz? I przewalczyliśmy to. Ale widzisz, bo trzeba rozmawiać, tak? Tak jak mówiłam. A teraz wiadomości kulturalne. Polski film Mikołaj Kopernik i Bizneswoman oficjalnym kandydatem do Oscara. Zobaczmy fragment. A wiesz, że Ziemia kręci się wokół Słońca? A można na tym zarobić? Thank you. Będę mówił po polsku, bo myślę po polsku. To jest przełom dla całej branży porno, na całym świecie. Oscar za najlepszy film nieanglojęzyczny. To jest honor dla całej polskiej kultury. Zobaczcie, stoję tutaj, gdzie stał Andrzej Wajda. Czy jestem lepszy od niego? No nie mi oceniać. Ale dobrze, niech przemówią nasze gwiazdy. Gabi, twoja kolej. Więc tak, sukces tego filmu to przede wszystkim sukces wszystkich Polek w Polsce. Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie wy. Pamiętajcie, dziewczyny, walczcie o swoje brawa, bo nikt wam nie da tych braw za darmo. Trzeba je wyszarpać. Jak mawiała Maria Skłodowska-Curie, co się odwlecze, to nie uciecze. Dziękuję. Hello, chciałem powiedzieć, że ta rola to jest dla mnie wielki przełom. Chciałem podziękować reżyserowi za to, że mi zaufał, Waldek. Dzięki serdeczne. Chciałem też podziękować, przepraszam, żonie i dzieciom za to, że wspierają mnie w mojej pasji. Oraz oczywiście przede wszystkim chciałem podziękować świętemu Mikołajowi Kopernikowi za to, że czuwa nade mną i myślę, że absolutnie czuwa nad nami wszystkimi. Dziękuję. I pamiętajcie, warto rozmawiać.